Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi witać szacownych gości, tym bardziej, że jest to pierwsze takie wydarzenie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Mam również nadzieję, że ciekawość, która Was dzisiaj tutaj przywiodła, będzie takim wstępem do tego, żebyście chcieli zobaczyć i poznać więcej. Zaczynajmy. Czy kojarzycie Państwo zdjęcie, które jest za moimi plecami? Jak ktoś kojarzy, to proszę o rękę w górę. Zapewne znacie nazwiska tych bokserów. Jest to walka wszechczasów Ali i Foreman. Rok 1974, dwóch pięściarzy, najsilniejszy i najszybszy. Spotkali się, aby walczyć o tytuł mistrza. Obecny mistrz Foreman i Ali, którego była to 18. walka od czasu powrotu na ring. Wszyscy obstawiali wynik 2-1. Oczywiście dla Foremana. Wszyscy spodziewali się, że będzie to bardzo krótka walka, że aktualny mistrz szybko znokautuje Aliego. Jakim wielkim zaskoczeniem było, kiedy w 8. rundzie okazało się, że to właśnie Ali położył mistrza na deski i ten niestety już się z nich nie podniósł. Ale co wspólnego historia Aliego i Foremana, walki wszechczasów, na pewno zadajecie sobie to pytanie, co wspólnego ma z dzisiejszym spotkaniem? Co wspólnego ma z konferencją o marketplace'ach? Otóż, moi drodzy, wnioski są kluczowe. Nie zawsze wszystko to, co takie oczywiste, takim jest. Przyjrzyjmy się teraz kilku marketplace'om, ale proszę, żebyście te wnioski, które będziemy tutaj wspólnie oglądać, żebyście myśleli właśnie o nich w kontekście nie zawsze wszystko to, co takie oczywiste, takim jest. Oczywiste jest, że Amazon to jeden z największych marketplace'ów na świecie. Mamy tutaj wyniki globalne, kilka marketplace'ów. Za rok 2018 przychody netto. Suma przychodów Amazona Europa to poziom 72 miliardów dolarów rocznie. Ta kwota nie jest równa sumie pozostałych marketplace'ów. Można by rzec, że te dane są oczywiste i proste. Nie ma co tutaj dyskutować. Ale spójrzmy jeszcze na sytuację z punktu widzenia klienta, sprzedawcy na marketplace'ach. Mamy firmę z branży wyposażenie wnętrz, trochę elementów budowlanych. Firma zarejestrowana w Niemczech z magazynem w Polsce. Ich produkt to częściowo import i częściowo produkcja własna. Czy nie jest oczywistym wynik, jaki firma osiąga? 385 tysięcy euro przychodów miesięcznie na jednym marketplace, jakim jest eBay, na jednym rynku sprzedaży, jakim są Niemcy. Czy można zatem stwierdzić, że w innych marketplace'ach jak Amazon można realizować dobre przychody, można realizować dobry poziom biznesu? Na całe szczęście klient tak buduje swój biznes, że z roku na rok zwiększa jego skalę po to, żeby też zwiększać jego bezpieczeństwo i lokuje swoje działania również w nowych kanałach sprzedaży. Uruchomił sprzedaż w kanale FBA, uruchomił sklep internetowy i ma ochotę na więcej. Planuje realizować strategię private label. Na całe szczęście, dlaczego na całe szczęście? Od 6 lat prowadzę, oprócz firmy Setup, prowadzę swój własny biznes na 6 rynkach.
realizujemy sprzedaż w 6 kanałach sprzedaży. Mieliśmy do czynienia z 6 kanałami sprzedaży. W tym czasie współtworzyłam 1 markę własną. I przez cały ten czas intuicyjnie, z tyłu głowy, miałam przekonanie, że warto być sprzedawcą omnichannelowym. Z jednej strony była to intuicja, a z drugiej strony doświadczenia. Doświadczenia codzienne związane z biznesem. Co to znaczy być sprzedawcą omnichannelowym? Dla mnie to dywersyfikacja, niezależność i bezpieczeństwo. Jak można budować taki model biznesu? Po pierwsze, dywersyfikując kanały sprzedaży. Warto lokować swoje produkty w różnych kanałach, na marketplace'ach, w sklepie internetowym. Drugą ważną rzeczą, czy kolejną, może być budowanie strategii private label. Po to, żeby zakomunikować swoje produkty, swój wizerunek do innego klienta w inny sposób, żeby zwiększyć prestiż swojego biznesu. Kolejnym kluczowym elementem w procesie sprzedaży międzynarodowej jest logistyka, niezawodna logistyka. I musi ona być w dzisiejszych czasach kompatybilna z wymaganiami, jakie stawiają przed sprzedawcami marketplace'y. No i oczywiście technologia sprzedaży, automatyzacja. Możliwie najprędzej dobierajmy takie narzędzia, które pozwolą od samego początku budować procesy automatyzacji. A wszystko musi mieć mocny fundament prawny. Przykład. Mamy tutaj firmę o zasięgu globalnym ze Stanów Zjednoczonych, z oddziałami w Europie. Marka globalna realizująca strategię private label w rankingu Amazon Bestseller Rank. Ich produkty lokują się na pierwszym miejscu. Filmy, które są wyświetlane w sieci, po miesiącu mają ponad 1 000 000 wyświetleń. Jest to doskonały przykład sprzedawcy omnichannelowego, który realizuje swoje działania w różnych marketplace'ach, na eBayu. Oczywiście nie może zabraknąć wielkiego Amazona. Amazon często wskazuje ich produkty jako Amazon Choice, wyróżnia ich ofertę. Ale jest to przykład sprzedawcy, który również lokuje swoje produkty w bardzo niszowych, ktoś by powiedział, że nie ma sensu oglądać się, w bardzo niszowych marketplace'ach. Ricardo, szwajcarski marketplace, Real.de, coraz bardziej popularny, czy Rakuten Niemcy. Dobrze, ale możecie powiedzieć Państwo, że podałam abstrakcyjny przykład, oderwany od naszej rzeczywistości, marka globalna, jak można realizować, zaczynając biznes, takie osiągi. Dlatego chciałabym tutaj przedstawić inny przykład marki z rynku lokalnego. Być może jest dzisiaj z nami ten klient. Firma realizuje sprzedaż jako przedsiębiorca private label, ma w swojej ofercie przynajmniej kilka marek własnych, kieruje ofertę do szerokiego grona, rodzina, dzieci, branża związana z domem, z ogrodem. Posiadają siedzibę w Warszawie, oddziały, magazyny we Wrocławiu. Amazon Bestseller Rank pozycjonuje ich na miejscu 37, 28. Na takiej pozycji można spotkać tego sprzedawcę właśnie w tym rankingu. Uważam, że są to, może nie są takie osiągi jak poprzedniej marki, ale według mnie są to bardzo dobre osiągi. Marka buduje swoją strategię sprzedaży poprzez różne kanały, sklep internetowy, eBay, oczywiście na eBayu również własny sklep internetowy. Wspomniany już marketplace, jakim jest Real.de, oczywiście Amazon. No i mają apetyt na więcej. Firma planuje rozwój sprzedaży na marketplace Rakuten Japonia. Proszę Państwa, to be or not to be omni. 50% sprzedawców na marketplace'ach mówi o tym, że
sprzedaje produkty typu private label. 77% sprzedawców mówi o tym, że sprzedaje swoje produkty przynajmniej na dwóch kanałach. 61% sprzedawców boi się otrzymania blokady swojego konta sprzedażowego. A co, drodzy Państwo, może uchronić nas, sprzedawców, przed złymi konsekwencjami? W jaki sposób możemy zniwelować konsekwencje takiego zdarzenia jak ban sprzedaży? Stawiając drugą nogę, stawiając drugi kanał sprzedaży. Bo w sytuacji, kiedy wszystko jest dobrze, to sprzedaż rośnie. Natomiast w sytuacji, kiedy naprawdę zdarzają się historie, że wszystko się wali na głowę, wtedy druga noga ratuje nam życie. Czas na wnioski. Sprzedaż na marketplace'ach jest dla mnie jak masyw górski, łańcuch gór. Poszczególne szczyty to marketplace'y, które możemy zdobywać. Kolejne, które jeszcze nie są w naszym zasięgu. Everest jest najwyższym szczytem, ale Everest, pamiętajcie Państwo, to nie tylko jedna góra. Zachęcam do bycia sprzedawcą omnichannelowym.